Dzień dobry, kochani. Zabieram was z mojego domu na spacer po Chorzowie i pogadankę. Dajcie mi chwilkę, ja udostępnię tylko tego live'a u siebie na Facebooku, na oficjalnej stronie i ruszamy. Dzisiaj ruszymy trasą Projekt Sportowa. Porozmawiamy sobie o dychotomii. Tutaj światło mi wpada, ale muszę na sekundkę. Że tak powiem się skupić na komputerze, żeby się udostępnić do grupy i na swoim profilu. Dajcie mi chwilę. Nie wiem, czy mnie widać, nie wiem, czy mnie słychać. Mikrofon poprawiony. Jestem. Dodaję się do profilu. Witam. Witam, kochani. Tego jeszcze nie robiłam, czyli zabieram was na spacer po Chorzowie. Łucz Pioteł już ucieka. Zamykam drzwi i opowiemy sobie troszeczkę o tym, co się dzieje na świecie. I opowiemy sobie troszeczkę o pewnych pojęciach, których czasami nie rozumiemy, a warto byłoby je pojąć. Jestem. Słuchajcie, czy mnie widać, czy mnie słychać? Bo jest to tak, że chciałam się udostępnić z komputera, więc musiałam to zrobić z domu, żebyście widzieli mnie z jednego i z drugiego profilu. Dlaczego alterego? Ano dlatego, że jak wiecie... A, jestem, widzicie? Przerywa. Coś z zasięgiem jest nie tak. Światło zgasło. Już mam nadzieję, że będzie mnie widać. Wiem, że ta jakość ze światłem... jest. Trochę będzie głośno. Okej. Okay. Ruszamy Armii Krajowej w kierunku Katowic przez moment. Czekam na was. Zobaczę, czy jestem, czy mnie widzicie. Wiem, Facebook tnie zasięgi, więc dostęp do tych z was, którzy obserwują moje poczynania walki z systemem. Może jak walki Don Quixota z wiatrakami, ale jednak mimo wszystko próbuję. Jest coś takiego, i tutaj nawiążę do pojęcia dychotomii, czyli dwudzielności, czyli postrzegania świata właśnie z perspektywy zbioru A i zbioru B, które dopełniają całość zbioru Y i zawsze są po przeciwnych biegunach. Czyli czarny, biały, dobro, zło, góra, dół. Pociąg zmierza w kierunku Wrocławia. Szybka kolej miejska, jak kolejka w Trójmieście. Kolejka miejska, jest ciepło, przyjemnie. Wczoraj chciałam wam zrobić nagranie ze spaceru po Chorzowie, ale tak wiało, że byłyby zakłócenia. Dzisiaj mam mikrofon już ułożony tak, że nie będzie uderzał o suwak kurtki puchowej. Wybór. No nie mogę nie nawiązać do obecnej sytuacji, polaryzacji, podziałów, o którym wspominałam w poprzednim wejściu, dividet impera, dziel i rządź. Tak nas zaprogramowano, tak nam wtłoczono w nasze mózgi, czyli nasze urządzenia komputerowe, biotechnologiczne, że musimy się określać po jednej bądź po drugiej stronie, wybierając opcję między jedną a drugą. To jest taka technika manipulacji. Ja kiedy byłam trenerem biznesu i uczyłam młodych handlowców i menadżerów technik miękkich, między innymi sprzedażowych, albo nawet spotkań, negocjacji, czy pracy, użyję tego słowa, z klientami. Zawsze się mówiło, jak chcesz coś uzyskać, daj klientowi jakąś alternatywę, wybór. To mi się tak przypomniała taka historia mojej kwerentki, też tarotowej, która opowiadała mi, że jej syn ma problem z podejmowaniem decyzji. Jest bardzo niezdecydowany i to się odnosi do każdej sfery życia. Jaki jest sposób na to? Bardzo prosty. Daj komuś wybór. Najlepiej sugerujący jeden z wariantów, który tobie odpowiada. Wariant A albo wariant B.
A jeżeli nie wybierze, to ty zdecydujesz za niego. Przetestowałam to kiedyś na moim dziecku, które nie lubi jeść owoców. I chcąc zachęcić go do jedzenia czegoś innego niż on lubi, zapytałam: synu, chcesz jabłko czy gruszkę? Jabłko, mamo. Innym razem, kiedy zaproponowałam mu coś, czego nie chce, bo mój syn z owoców najbardziej lubi jabłka, zaproponowałam mu: synu, chcesz gruszkę czy śliwkę? Jabłko, mamo. Człowiek, który jest pewien tego, czego chce, nie daje się zwieść manipulacji. Człowiek, który stawia nas z siebie, na swój system wartości, na swoje poglądy, nie ulega manipulacji. Co się dzieje obecnie? Jak zostaliśmy spolaryzowani? W bardzo prosty sposób. Przypomniałam kwestię płaskoziemców, foliarzy, zwolenników teorii spiskowych. Ale sami się przyjrzyjcie. Zamaseczkowani, niezamaseczkowani, covidowcy, antycovidowcy, szczepionkowcy, antyszczepionkowcy. Słuchajcie, czy każdy przeciwnik czegoś musi być zwolennikiem drugiego? To jest jak z powiedzeniem bycia miłym i bycia niemiłym. To, że ktoś nie jest miły, nie znaczy, że jest niemiły. To, że ktoś nie jest niemiły, nie oznacza, że jest miły. Możemy pozostać neutralni. Dzisiejsza sytuacja podziałów związanych z, użyję tego określenia medialnego, z atakiem Rosji na Ukrainę. Pomijam kwestię tego konfliktu, który trwa już od wielu lat. Pomijam kwestię absolutnej nieznajomości przez większość społeczeństwa historii Polski, Ukrainy i Rosji na przestrzeni wieków. Tego, że również Polska dokonywała inwazji, ekspansji na te tereny. Pomijając kwestię Wołynia, polaryzacji, dobrzy, źli. Teraz jest tak, że jak nie popierasz Żeleńskiego, to jesteś ruską onucą. O, proszę bardzo. Tu proszę symbole naszego ruchu. Śląskie symbole. Zobaczcie, jak odwrócony system. Symboliczne, nie? Odwrócona flaga śląska to jest flaga ukraińska? Niezłe. Przyjrzyjcie się symbolom. Bardzo, bardzo ważne, żeby się przyglądać symbolom. Perspektywa dychotomii. Dobro i zło. Jak nie jesteś za Żeleńskim, to jesteś pro-Putin. Naprawdę? Naprawdę? A jak jesteś pro-Putin, to jesteś zła. Bo Putin jest zły. A Żeleński jest dobry? Naprawdę? A może jestem antyprezydent Żeleński i antyputin. Ktoś pomyślał, że można naprawdę myśleć inaczej niż jedno albo drugie? To jest fałszywa dychotomia. Fałszywa dychotomia to jest podejście do problemu w taki sposób, że nic nie jest biało-czarne. To jest taki dylemat dychotomiczny, właśnie bym powiedziała. Bo ja się nie muszę określać, moi mili. Jest północ, południe, a może jest też równik. Chcesz czerwoną czy niebieską pigułkę? A może chcę białą? Chcesz iść w prawo czy lewo? A może ja chcę iść do przodu, przed siebie? Może ja chcę wybrać swoją ścieżkę? Dlaczego ktoś mi ma narzucać wybór? Wybierasz wybory prezydenckie, albo wybory parlamentarne, albo wybory samorządowe. Wybierasz między jednym a drugim. A gdzie jest środek? A gdzie jest centrum? A gdzie jest mój wybór? Coś jest nam narzucane i mamy pozory wolności, pozory wyborów. Takie to mamy wybory naprawdę? No nie sądzę. No nie sądzę. Słuchajcie, Betamet. Nie wiem, czy widać. O, Betamet. Opowiadałam wam ostatnio.
Jeszcze niedawno podupadły dawny hotel robotniczy. A teraz duże centrum medyczno-rehabilitacyjne, usługi. Przez chwilę nie będzie mnie słychać, pokażę Wam Chorzów, a to dlatego, że będę wchodziła powoli na drogową trasę średnicową, czyli będę szła nad drogową trasą średnicową i będzie bardzo głośno. I będę kierowała swoje kroki w kierunku skweru Projekt Sportowa. O tym projekcie też Wam troszeczkę opowiem. Właściwie opowiem Wam już za chwilkę, a teraz Wam pokażę okolice. Piękne niebo nad Chorzowem, błękitne. I trasę, która można powiedzieć łączy, no na dobrą sprawę można powiedzieć, wschód z zachodem. A na pewno dwie równoległe trasy, które komunikują północną część naszego regionu i autostrada 4, która komunikuje południową, szczególnie jeżeli chodzi o Katowice. Tą trasą bez problemu dojedziecie do Warszawy. Ci, którzy nie znają Śląska oczywiście, wiem, że obserwują mnie też telegramowicze, a obserwują mnie też YouTubowicze. Pokażę Wam. O, jak to odwrócić? Sekundę. Okulary założyć, bo jestem tutaj ślepotka. Ha, ha, ha. Jeszcze światło mi tutaj wpada. Niedzielni spacerowicze. Odwracam. Zobaczcie. Tu Chorzów. W zasadzie to już Klimzowiec. Drogowa trasa średnicowa. Proszę bardzo. Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Wodzio, Pierluigi. Tutaj mamy Black Red White, Castorama, Biedronka, McDonald's. Tam w głębi, nad drogową trasą średnicową, będzie kolejna korporacja. Korporacje. Toyota, jedna z największych korporacji, czy firm korporacyjnych, systemowych. McDonald's, Biedronka, Castorama, Black Red White. Nie sądzę, żeby to jeszcze był kapitał polski. Kochani, żyjemy. Będzie bardzo głośno. Nie wiem, czy mnie słychać. Zobaczcie. Katowice. Gliwice. Tutaj zachodzi słońce. Zbliżamy się do Projekt Sportowa. Projekt Sportowa, a właściwie skwer przy dawnej szkole. To o ten skwerek toczymy z Urzędem Miasta i z firmą Projekt Sportowa. O drzewa, które zaraz Wam pokażę. Tu wespół ze stowarzyszeniem Nasz Park i jej przewodniczącą Elżbietą Mądry, która ma bardzo duży udział w ochronie zieleni w naszym mieście. To o ten skwer tak walczymy. To jeżeli chodzi o ten skwer, zbieramy podpisy. A czym w zasadzie jest ten projekt tak naprawdę? Projekt Sportowa to ta nieruchomość, czyli budynek, który kojarzycie ostatnio ze szkołą, dawniejszy internat. Tu staram się nie nagrywać ludzi, którzy przechodzą. Tu robinie akacjowe, jeszcze suche, pięknie kwitną potem, pięknie pachną. Budynek został sprzedany firmie Projekt Sportowa, deweloper ze Szczecina. Bardzo ciekawa historia tej firmy. Nieruchomość wyceniona na 12 milionów. Została sprzedana za 4 z hakiem.
full skredytowana przez prezydenta miasta Chorzowa na 6 lat i dofinansowana pomocą de minimis kwotą 640 tysięcy. Żaden z przedsiębiorców chorzowskich nie otrzymał tak dużej pomocy finansowej. Tą pomoc finansową otrzymała ta firma w czasie pandemii, w czasie lockdownów, kiedy większość przedsiębiorców nie mogła dostać środków na utrzymanie swoich firm. Skwer, drzewa. Wszystkie te drzewa praktycznie są do wycięcia. Tutaj ma powstać parking na ponad 100 samochodów. Projekt sportowa. Zastanawiam się, czy firma projekt sportowa spłaca regularnie raty. Kto reprezentuje projekt sportowa? Bardzo ciekawa w ogóle jest historia. Firma zarejestrowana w Szczecinie jako spółka celowa, która wtedy żadnej historii nie miała, przystąpiła do nawet nie przetargu. Tylko do negocjacji zakupu i zaproponowała kwotę nawet wyższą niż ta, za którą został ten projekt zaoferowany i sprzedany. Zobaczcie, wszystkie te drzewa. Tam w tle są jest śliwa Ausza, pięknie, pięknie kwitnąca na różowo wiosną. Potem ma piękne czerwone liście. Te drzewa, słuchajcie, te drzewa sadziła moja sąsiadka ze swoim mężem w czynie społecznym 60 lat temu. Jej mąż był dyrektorem tej szkoły, tego technikum tutaj, które tutaj się znajdowało. Projekt sportowa został zawiązany w grudniu 2019 roku z kapitałem zakładowym 50 tysięcy. Zarząd. Mieszkający w Szwecji Adil Raza Ahmad. Ta firma nie prowadziła wcześniej tutaj żadnych inwestycji. Dlaczego przedsiębiorca ze Szczecina, którego zarząd, a właściwie prezes zarządu jest obywatelem Szwecji, otrzymuje tak ogromną pomoc finansową od miasta? Kto z mieszkańców zadał takie pytanie? Żaden. Ten budynek ma prawdopodobnie być podniesiony, a tutaj ma stanąć parking. To jest jedyny zielony skwer na Klimzowcu w tej okolicy. Potem już będą tylko park róż. Zresztą Wam pokażę, będziemy w tym kierunku zmierzać. Kochani, z budżetu miasta skredytowane na 6 lat praktycznie inwestycja. Bez żadnych zabezpieczeń, bez wpisu na hipotekę. Co prawdopodobnie zrobi inwestor, który zresztą się już powiązał ze spółką zależną, Core Capital Group, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 22 lutego 2022 roku. To jest też magiczna data, pamiętacie? Moi kochani. Tutaj ma powstać budynek. Teoretycznie mieszkalny. Jak myślicie, dla kogo? Spotkaliśmy się tutaj latem, wczesnym latem w zasadzie, późną wiosną, z przedstawicielem, pełnomocnikiem tej firmy, panem Piotrem Juszczyszynem. Bardzo pogardliwie się wypowiadał o mieszkańcach tego miasta. On tu może sobie robić, co chce. To jest jego. Nie jego, tylko spółki. Prezydent Kotala bardzo chętnie sprzedaje nieruchomości korporacjom i obcemu kapitałowi. Tak, moi mili. Tak, moi mili. Który z przedsiębiorców, wiedząc, że ta nieruchomość, łącznie z tym skwerem, może zakupić za bagatela 4 miliony na kredyt z Urzędu Miasta, rozłożony na 6 lat, z pomocą 640 tysięcy de minimis? Pomoc de minimis bezzwrotna, a kredyt na bardzo preferencyjnych warunkach. Co powiecie na ten temat, chorzowianie? Podoba Wam się? Jestem ruskim trolem? Naprawdę? A może jednak dbam o Wasz interes, a Wy sobie za mnie kpicie? Dlaczego tutaj się nigdy nie pojawiła informacja
Urząd Miasta sprzeda na preferencyjnych warunkach? Nigdy. A można było. Po co? Sprzedane po cichu, po wielkiemu cichu. Gdyby nie sam fakt, że jedna z mieszkanek Chorzowa zwróciła uwagę na to, że drzewa są tutaj oznaczone do wycinki, to prawdopodobnie nie zaczęłabym grzebać w dokumentach Urzędu Miasta Chorzów. Prezydent Kotala dosyć sporo takich dziwnych ruchów wykonuje. Na przykład w czasie pandemii zdążył zadłużyć za zgodą radnych Rady Miasta Żabie Doły kredyt w ING Banku Śląskim. Tak, tak, to ten bank Rothschildów, śmiejecie się. Na blisko 20 milionów. Poczytajcie sobie uchwałę 332 i 333 z tego okresu. Dwa kredyty na ponad 9 milionów każdy. Podobno na zabezpieczenie zobowiązań szpitala miejskiego. Co ciekawe, w tym czasie w szpitalu miejskim praktycznie nie było przyjęć, bo był COVID. Pacjentów covidowych tam praktycznie też nie było, bo kiedy sprawdzałam sobie statystyki, a sprawdzałam je codziennie, sanepidu chorzowskiego, to hospitalizacji na COVID w naszym mieście było praktycznie zero. I mam te screeny do dzisiaj. Każdy z Was może zadać pytanie publiczne do sanepidu, do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, o ilość zachorowań, przypadków śmiertelnych i hospitalizacji na COVID w okresie od rozpoczęcia pandemii do dziś. Ja dysponuję tymi materiałami do czasu, kiedy główny inspektor sanitarny nie zakazał wszystkim stacjom sanitarno-epidemiologicznym publikowania danych na swoich stronach. Większość stacji sanitarno-epidemiologicznych do tego czasu podawała takie informacje. Dlaczego zakazali? Bo takie ruskie trole jak ja sprawdzały. Sprawdzały. Bo ja nie wierzę mediom i nie wierzę politykom. Ja szukam własnej ścieżki, własnej drogi. Dylemat dychotomiczny. Ktoś powie, fałszywa dychotomia. To jest pojęcie. To fałszywa to nie znaczy, że błędna. Po prostu nie zakłada rozwiązań, że ktoś ci coś mówi, A albo B, a ja wybieram C. Ja wybieram swoją drogę. Ja sama sobie poszukam, ja sobie sama sprawdzę. Wtedy będę miała wiedzę. Wtedy będę miała wiedzę. Wrócę teraz troszeczkę do nowego wspaniałego świata Aldusa Huxleya i do projektu nowego porządku świata Klausa Schwaba. Tu też mamy dychotomię. Jedno albo drugie. Putin czy Żeleński? Aldous Huxley czy Klaus Schwab? A może Gesera Nessera? Nie, to też jest fałszywa flaga. Kochani, korporacje. Poszukajcie sobie, w jakich największych korporacjach trzyma łapki Rockefeller i Rothschild. Szczególnie Rothschild. Podpowiem. BlackRock? Blackstone? A ci, którzy lubują się w prawie morskim, kochani, poszukajcie po logo okręt na falach. Są takie dwie piękne korporacje. Prawo morskie. Prawo morskie, które stanowi, że wszystkie państwa są korporacyjne. I ci, którzy mi nie wierzą, mogą to sprawdzić w bazie DUNS. Podlinkuję tutaj później wszystkie źródła. W bazie DUNS możecie sprawdzić, że nasz kraj jest rejestrowany na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku jako przedsiębiorstwo. Wszystkie państwa nie są państwami narodowościowymi, moi mili chorzowianie. Są przedsiębiorstwami. Co więcej, każdy z Was jest firmą. Każdy z Was jest firmą i każdy z Was jest zadłużony od urodzenia. Zadokowany doktor dokuje się Was w szpitalach. Nadaje Wam się numery ewidencyjne PESEL. Po co? Jak trzodzie chlewnej? Jesteśmy bydłem. Jesteśmy gojami, nie Żydami.
nowy porządek świata. Czy Gesara Nesara jest tak naprawdę systemem wolnościowym? Uważam, że nie. Dlatego, że ten system chce z nas zrobić platformy bankowe. Pozorne uwolnienie. Jeden globalistyczny rząd, jedno globalistyczne więzienie, więzienie bez granic. Moi przyjaciele mówią, to można gdzieś uciec. Gdzie chcecie uciec? Gdzie można uciec w więzieniu bez granic? Gdzie chcecie uciec? Przed technokracją, przed systemem kontroli? Bo co? Bo co? Zmierzam ulicą Wiosenną w stronę Parku Róż. Dzisiaj inna trasa. Piękna szkoła tutaj z basenem. Zaraz Wam pokażę. To dla niechorzowian. Teraz się wyłoni. Boisko. Pięknie zagospodarowany teren. Ładna okolica. No, wiosną, latem, jesienią jest tu jeszcze troszeczkę zieleni. Ale generalnie to są takie betonozy. No. Kiedy zbierałam podpisy przeciwko wycince drzew, słyszałam, jak pani chce mieć drzewa, to niech pani zamieszka w lesie. Ludzie nie rozumieją, czym są drzewa w mieście. No cóż, jeżeli chcą żyć w betonowych bunkrach, na betonowych pustyniach, proszę bardzo. To taka zimozieloność. Wyobraźcie sobie, że teraz żadnych drzew tutaj nie ma. Same parkingi i beton. Ludzie się dziwią, że mamy tak gorąco w miastach. A jak ma nie być? Jak ma nie być, moi mili? Także nowy porządek świata. Podoba Wam się? Warunkowy dochód podstawowy, warunkowy, tak jak w Chinach, system kredytu społecznego. Jesteś posłuszny, masz prawo do przywilejów, nie jesteś posłuszny, będziesz miał ograniczenia, utrudnimy Ci życie. Ty nie możesz być wolny. Ale tak naprawdę niewolnik nie chce być wolny. Niewolnik chce zarządzać innymi niewolnikami. I to robią nasze, w przypadku naszym, polski, polskojęzyczny rząd, w przypadku Niemiec, niemieckojęzyczny rząd, ale to nie są nasi rządzący, to nawet nie są Polacy. To są rządy korporacyjne, które realizują plany i interesy wielkich korporacji. Ja bardzo się czasami uśmiecham z żalem ogromnym, kiedy ludzie mówią, mamy nieudolny rząd. Naprawdę? Oni są bardzo udolni. Oni bardzo udolnie realizują cele korporacyjne. Nie nasz interes społeczny, publiczny, naszego narodu. Nie. Oni realizują cele korporacji. I tak się dzieje w pozostałych rządach. Słyszę czasami, o, Rosjanie niech cierpią Rosjanie, te wszystkie ich ograniczenia, sankcje. Jak sobie wybrali takiego prezydenta Putina, to niech mają. Kochani, a jakich my wybraliśmy rządzących, co? To równie dobrze można powiedzieć, jak sobie wybraliście taki rząd, tak macie, moi mili. Hmm? Piękne za nadobne, moi mili. To samo można powiedzieć o Ukrainie. Jak sobie wybrali aktora psychopatę, to tak mają. Bo Zełenski to jest aktor psychopata. Kukiełka rozgrywana. Powtórzę. I Putin jest częścią tego systemu. Jestem o tym przekonana. Grają do tej samej bramki. Siedzą sobie w Wersalu, popijając rosyjskiego szampana i jedząc rosyjski kawior. A ludzie siedzą po piwnicach w Ukrainie. I cierpią głód. To jest wojna elit przeciwko ludzkości. To jest, nie mogę używać tego określenia, bo ostatni mój film został zdjęty z kanału YouTube i ocenzurowany. Zresztą jestem cały czas cenzurowana. Stąd wiem, że to, co mówię, jest dla systemu niewygodne, a często niebezpieczne.
bo ludzie mają spać, ludzie mają słuchać mediów głównego nurtu, ludzie nie mogą samodzielnie myśleć. A jeśli już mają wybierać, to z opcji, które im system pod nos podsunie. Żadnego samodzielnego myślenia. Zastanawiam się, którędy was zabrać, żeby było taką moją ulubioną alejką. Tu się bardzo przyjemnie spaceruje do Parku Róż. Za chwilę się zbliżamy. Nie mogę się doczekać, aż się zazieleni. To taka moja enklawa. Rzadko bywam w Parku Śląskim. A tutaj się spotykamy z moimi przyjaciółmi, którzy na emeryturze właśnie odpoczywają i ucinam sobie z nimi pogawędki. Wybieramy. Dobry Trump czy zły Biden? Tusk czy Morawiecki? Ale wybór. Nie ma co. Nawet jak się pojawi jakaś alternatywa, to zobaczcie, jak ją śmieszają. To jest też celowe zagranie. Kukiz, jak się zbłaźnił. Nie bez powodu. Nawet jeżeli się pojawi jakaś alternatywa, Biedroń, to samo. To tacy pomniejsi gracze, których się potem z planszy eliminuje, jak w grze w Chińczyka. I ostatecznie zostaje dwóch graczy i ktoś musi wybrać między jednym a drugim. Po co nam te rządy? Po co nam te nierządy? Kochani, czy wolny człowiek naprawdę potrzebuje kogoś, kto będzie mówił, co jest dla niego dobre, a co złe? I stanowił za niego? Wiem, mówię rzeczy niepopularne. I mówię rzeczy, które są dla ludzi w dzisiejszych czasach absolutnie nie do zrozumienia. Że można żyć praworządnie bez rządów. Można. Zgodnie z prawem naturalnym. Ale do tego trzeba dojrzeć. Do tego trzeba mieć naprawdę prosty kręgosłup moralny, mocny kręgosłup moralny. Nie skrzywiony. Do tego trzeba samodzielnie myśleć. Do tego trzeba samo stanowić o sobie. Czy to jest możliwe? Ja myślę, że jest możliwe. Nawet to czuję. Wielu ludzi się mnie pyta, może byś nam coś opowiedziała o prawie naturalnym. Może byś jakiś wykład zrobiła. Bo my chcemy to zrozumieć. Prawa naturalnego się nie rozumie. Prawo naturalne jest w nas. To jest nasz wewnętrzny system wartości, nasz wewnętrzny system moralny. To jest nasza potrzeba bycia w społeczności, która jest zdrowa. Zdrowa od patologii. Ludzie się mnie pytają, a co zrobić, jakbyśmy rzeczywiście dorwali tych kontrolerów świata. Wielu ludzi mówi, trzeba ich zgładzić, zabić. Ja może jestem zbyt łaskawa, bo kara śmierci to nie kara, to egzekucja. Ale co ja bym zrobiła? To, co oni chcą zrobić nam. Bo oni nas chcą zostawić gołych i wesołych. Tak by chciał Klaus Schwab. Nie będziesz miał nic, a będziesz szczęśliwy. Co ja bym zrobiła? Tych wszystkich naszych cudownych agentów, wszystkich rządów, od Trumpa, przez Bidena, Putina, Morawieckiego, tych mniejszych graczy, tych aktorów drugo- i trzecioplanowych, wsadziłabym w samolot i spuściła do dżungli. W pewnej odległości jeden od drugiego, nago, bez niczego. Niech sobie radzą. Banicja, ale taka banicja, bo ktoś mówi kopać rowy. Nie. Niech sobie sami radzą. To, co chcą nam zafundować. Wojna ekonomiczna. To oni wywołują kryzysy. Kryzysy humanitarne, kryzysy ekonomiczne, kryzysy zdrowotne. Jesteśmy w Parku Róż. Wojny. Bo mówiłam to już, liczą się szekle. Szekle, moi mili.
Jak się już ma wszystko, to chce się mieć władzę. I chcą z nas zrobić taką szarą, ciemną masę, która będzie siedziała z nosami w tabletach, będzie realizowała swoje potrzeby konsumpcyjne i będzie żyła w pozorach wolności. Jak im system nakazał. Chcecie? Proszę bardzo. To fundujecie swoim dzieciom. Przy okazji chcę nadmienić, że depopulacja trwa. Na wszelkie sposoby. To nie tylko wojna i wystrzały. To kryptanazyjne iniekcje, eliksiry wolności, tak? Ostatnia prosta. To was uwolni z całą pewnością. Zabijają wasze firmy, biznesy. Odbierają wam pracę, bo jak... No jedyne, co wam zostaje, to praca w korporacji. Szczurki korporacyjne. Już was uczą systemu kredytu społecznego. Wszelkie premie, nagrody, programy lojalnościowe, punkty Żabka, punkty Biedronka. Tak was przygotowują, moi mili. Płatności. Jeziorko wam pokażę, nasz stawik. Też taki mocno dyskusyjny, niepielęgnowany. Nie chcę tutaj, żeby ktoś wchodził mi w kadr. Nie chcę tutaj nagrywać innych, bo wiem, że mogą sobie tego nie życzyć. Wizerunek. Okej. Tutaj pięknie ten staw. Lilie wodne zasiedlają. Fontanna, pokazywałam wam latem. Także tutaj jest tak przyjemnie bardzo. Łyski. Łyski tutaj pływają sobie. Ja się nie znałam na tych ptaszkach wodnych. To moi przyjaciele, pani Krystyna i pan Zenon. Już teraz Krystyna i Zenon opowiadają mi, zawsze pilnują, jakie gniazda zakładają, kiedy są młode, ale też kaczki. Putiny. O, a propos Putinów i ruskiego trola. Gołębie. Pan Zenon i pani Krystyna nazywają gołębie Putinami. Zawsze jak przynoszą ziarna ryżu, bo karmią tutaj wróble, które też niestety giną przez te właśnie nasze osiedla. No nie mają gdzie zasiedlać te wróble. Chociaż wracają, jest coraz więcej wróbli, ale jednak mimo wszystko wróbli jest niewiele. To przychodzą tutaj zawsze z ryżem i karmią. No i Putiny rozgrabiają. Takie bardzo właśnie ekspansywne te gołębie są. Pałka wodna i tatarak. Tutaj róże będą kwitły pięknie wkrótce. A tutaj więcej kaczek macie. Pamiętajcie, żeby kaczki gotowanymi warzywami karmić, nie chlebem, bo chorują potem bardzo. O, tutaj proszę bardzo, może się uda powiększyć. Gdzieś mi z kadru to cudo umknęło. O, jest śliczna ta. Zbiera to sitowie, chyba na odpłynęły. Zobaczcie, jaki jest piękny świat natury, a ludzie wolą żyć w wirtualnym. O, tu jest taki piękny. No, jakby pan Zenon tutaj był, to by naopowiadał wam historii o tych pięknych ptakach. No, zobaczcie, jak się cudaki nie boją. Jaki piękny jest, jakie barwy ma. Prawo naturalne. Zobaczcie, one nie muszą płacić za to, że żyją. My też nie musimy. Podobno Homo sapiens
istota rozumna i musi płacić za prawo do życia, korzystać z zasobów, które powinny być dostępne każdemu, każdej żywej istocie na tej planecie? Bo co? Bo garstka psychopatów uważa, że nie mamy prawa dostępu do tego. Zobaczcie, jak ona sobie wolno płynie i leci gdzie chce. I nikt jej nic nie mówi. Jeżeli już, to mówi tylko natura. Proszę. Moi mili, fakt jest taki, że wrogiem nie jest Putin. Putin jest tylko marionetką. Wrogiem nie jest Zieleński. Miałam jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, o której nie przeczytacie w mediach. Wiecie, jak w tej chwili jesteśmy jako kraj, jako państwo przedstawiani Rosjanom? To jest wojna informacyjna. Dlaczego, moi mili, nagle okazało się, że nie mamy prawa zaglądać w media rosyjskie? Bo co? Bo zaczniemy samodzielnie myśleć? Ja wam powiem, co się kryje za propagandą rosyjską. Po spotkaniu osi Słowacja, Polska, Ukraina, teoretycznie w Kijowie, chociaż wątpię, podeślę wam. Kto chce, to wejdzie na mój profil i zobaczy. Artykuł z prawdy rosyjskiej, z portalu, gdzie przedstawia się Polskę zgodnie z określeniem Churchilla, hieną Europy. Działania naszego rządu, a właściwie nie rządu, który nie zdecydował się, a w zasadzie bardzo długo procedował, ustawę o penalizacji banderyzmu i nazizmu ukraińskiego, ustawę, która od 2017 z inicjatywy Kukiz15 maglowała się w Sejmie, w Senacie. Ostatecznie bardzo wieje, więc może tutaj ja się odwrócę, żeby... ustawę, która bardzo długo była procedowana. Historię tej ustawy wkleję wam w artykule. Nie wiem, czy go Facebook nie ocenzuruje i nie mam pojęcia, bardzo możliwe, że za opublikowanie go dostanę bana na Facebooku. Także jak ja wam go opublikuję, to skopiujcie sobie linka i zapoznajcie się z nim jak najszybciej. Polskę przedstawia się jako nazistowski kraj, który tak naprawdę jest hieną Europy, który wszcząć chce, tak, Polska. I działania Kaczyńskiego w kontekście NATO stać się mogą pretekstem do ataku, oczywiście aranżowanego, Putina na Polskę. Dlaczego? W celu denazyfikacji naszego kraju. Dlaczego nasz prezydent podpisał ustawę, ale zaraz ją skierował do Trybunału Konstytucyjnego? No właśnie tylko po to, żeby ta ustawa została uznana za niekonstytucyjną i wylądowała w koszu. Nie mamy ustawy denazyfikacyjnej. Co więcej, kolejny artykuł, Kresy, to już jest polskie media. Dokładnie rok temu, w marcu 2021 roku, została skierowana do parlamentu ukraińskiego skierowany projekt ustawy który penalizuje z kolei nasze działania przestępcze przeciwko Ukrainie. Tak, moi mili, to są nasi przyjaciele czy wrogowie? I ja nie mam na myśli mieszkańców Ukrainy, zwykłych ludzi, tak jak nie mam na myśli zwykłych Rosjan. Ja mówię o politykach. To są ich gry wojenne. Ja się nie opowiadam ani za Rosją, ani za Ukrainą. Ja mówię nie politykom. To nie ma nic wspólnego z ludźmi. Dlaczego cierpią cywile, bo decyzje podejmują skorumpowane rządy? Nie rządy. Dlaczego? Kto mi na to pytanie odpowie? Ukraina nie rozliczyła się za Wołyń.
ale nam się zarzuca słusznie, niesłusznie agresję wobec Ukrainy. Możemy się tak rozliczać historycznie. Ale co to zmieni dla nas, zwykłych ludzi? Co to zmieni? Ano to, że będzie postępować coraz bardziej kryzys finansowy, który jest aranżowany. Spoko, może ochlapać. Tu psiak, tu pieski lubią się w tym stawiku kąpać. Chociaż nie powinny. I straszą tutaj te kaczuchy. Chciałam się z Wami podzielić jeszcze jedną rzeczą. W kontekście poszukiwań tych, którzy są dla nas niewidoczni. Tych reżyserów tej całej historii i scenarzystów. Inicjatorów i producentów. W poszukiwaniu biografii Aldousa Huxleya bardzo pomagacie. Tu Oli chciałam podziękować. Alex, dziękuję. Otrzymałam materiały, kolejne materiały dotyczące Towarzystwa Fabiańskiego i nie tylko. Miałam je dzisiaj studiować, sobie tutaj w parku usiąść i czytać, ale jest za zimno, więc wrócę do domu i będę czytać. Cieszę się, że sami poszukujecie informacji, sami poszukujecie wiedzy, powiązań. Tak, dzisiaj będę czytała Orwell. Tak, oni są wszyscy z tym powiązani. To nie były futurystyczne powieści, moi mili. Ani Nowy Wspaniały Świat, ani rok 1984. To był plan. Co więcej, jak ja słyszę o jasnowidzach, jak ja słyszę o wizjach, jak ja słyszę o przepowiedniach, proroctwach, moi mili, to jest plan, żadne proroctwo, to nam się tak wciska. A potem się to dzieje samo spełniającą się przepowiednią. Co? No to los tak chciał. Takie są przepowiednie, takie są wizje. Jasne. Oczywiście. Dzień dobry, słoneczko. Tak? A gdzie jest twoja mama? Aha. Taki maluch sobie sam spaceruje, ale na szczęście pod kontrolą mamy. Także bardzo dziękuję za wszystkie materiały, które mi podsyłacie. Cieszę się, że sami szukacie, zainspirowani, jak ja to lubię mówić, zapłodnieni. Ja rzucam hasło, na Telegramie urządzamy sobie pogawędki, ja te moje monologi, jak ja to nazywam, pierdolenie, odpierdolić, czyli odgadać. Etymologia i znajomość etymologii słów się kłania, zachęcam do posłuchania. Dzięki za wiedzę, którą się dzielicie, za źródła. To jest bardzo, bardzo cenne i bardzo, bardzo ważne, żeby każdy z nas szukał sam. Nie dał się zwieść tej papce medialnej, która jest pod kontrolą globalistów. Ja zachęcam Was do lektury bardzo długiego tekstu byłego nuncjusza apostolskiego USA, arcybiskupa Vigano, który w bardzo, bardzo, bardzo długim tekście, on też jest u mnie na Facebooku i na moim profilu Ewa Budgusajmi, na alter ego Karolina Ewa, jest zamieszczony w dwóch częściach. On jest tak długi, że po prostu brakuje już znaków i musiałam go podzielić na dwie części, który obnaża tę całą mistyfikację. Z apelem do mediów, do rządów, żeby zakończyli tę plandemię i tę farsę z NWO i wojną. Głos rozsądku. Co ja mam zamiar z tym zrobić? Otóż, moi mili, mam zamiar wydrukować to wezwanie i o ile nie jestem religijna, jak wiecie, podejść do każdej parafii w tym mieście i pokazać to proboszczom. Zrobią z tym, co chcą. Mam zamiar podejść z tym na każdy komisariat policji, do jednostki straży miejskiej, żeby się z tym zapoznali. Do każdej instytucji społecznej, żebyście wreszcie zobaczyli, jak się traktuje Was i jak się robi z Was idiotów. Idiotów dębili. Bezmózgie, bezmyślne istoty. Chcecie? To nasz nierząd Was tak traktuje, nie ja.
to media was tak traktują. Nie ja. O tym, jak mówi o nas Rosja, kraj nazistowski, nie dowiecie się z mediów. Żadnych. Też nie dowiedzielibyście się, że takie ustawy się procesują, czy procedują w ukraińskim parlamencie. Nie wspomnę o innych działaniach, które nie pozwalają wam samodzielnie myśleć. Wojna się toczy w internecie. Tak jak pandemia się toczyła w internecie. W telewizji, w mediach. Ale gdybyśmy wszyscy wyłączyli w tym momencie sieć, to zobaczylibyście, że nikt tak naprawdę na COVID-19 nie umierał bardziej niż na poważniejszą epidemię grypy. Odebrali wam dostęp do służby medycznej. Podejdę sobie pod szpital jeszcze, tak? Ten szpital, na rzecz którego został zadłużony Żabie Doły w Chorzowie. Ja tutaj robiłam zdjęcia i dokumentację z pierwszego roku pandemii. Ta farsa, ten teatr dla gojów, jak to mówią chazarscy, talmudyczni Żydzi. Nie mylić z Izraelitami, żeby nie było, że znowu jak nie jestem ruską onucą, to jestem antysemitką. Nie. Chazarzy nie mają nic tak naprawdę wspólnego z Izraelitami. Wręcz przeciwnie. Tępią ich i niszczą. Zresztą nawiązałam kontakt, a właściwie ze mną nawiązali kontakt Izraelczycy. Kobieta z Izraela, która ma podobny pogląd jak ja. Ja nawet nie rozumiem. Nie rozumiem tego nazistowskiego podejścia Ukrainy. Bo jej dziadek się tam urodził i zginął. Zginął od obrażeń wojennych w czasie wojny. Jej rodzina musiała uciekać, straciła tam majątki. Wielu Rosjan i wielu Ukraińców uważają to samo, co ja. My się nie musimy opowiadać za naszym rządem. Ja uważam, że nasz rząd jest nie rządem i ja się za nim nie opowiadam. I nie chcę ponosić konsekwencji ich celowych działań. Bo to, co oni robią, to są działania antypolskie. Antypolskie. A to, co robi prezydent Ukrainy, to są działania antyukraińskie. A wszystko to ma spowodować migrację. Ma to spowodować migrację. Ci ludzie już nie wrócą do swoich domów. Te domy będą zasiedlane przez kogoś innego. Materiały o tym giną natychmiast na Facebooku. Są natychmiast cenzurowane. Dlaczego cenzura? Jeżeli to są takie bzdury i głupota, to piszmy sobie głupoty. W końcu wolność słowa. Komu to szkodzi? Takie informacje systemowi. Tracimy wolność z dnia na dzień. Już wkrótce obudzicie się w więzieniu i może być za późno. Może być za późno. Piękny szpital, piękny budynek w ogóle. Tutaj jest mur taki wysoki, nie zobaczycie go chyba. Nie wiem, jak tutaj podejść, żeby wam pokazać ten obiekt z punktu widzenia architektury. Chyba się nie da. Myślę. Nie da się za bardzo. No szkoda trochę. Chorzów to jest piękne miasto. Mam nadzieję, że uda się odrestaurować starą rzeźnię. Chociaż miejsce kaźni i bólu to też są negatywne energie. Tu ktoś powie głupia wróżka. Energie. Miejsca przemocy, miejsce kaźni. No nie tam się złe duchy gromadzą. Nie na cmentarzach, gdzie przychodzicie z kwiatami, z miłością do bliskich. Właśnie w takich miejscach. Ale nie wyobrażam sobie budowy domu w takim miejscu. O, a gołębie szaleją. Gałęzie zrzucają. Tu piękne wierzby. Karłowate. Dbajcie o swoje drzewa. Dbajcie o zieleń w swoim mieście. To jest tlen. Bez tlenu nie przeżyjemy. Nawet proces spalania bez tlenu nie ma takiej możliwości. Straszy się was
dziurą ozonową. No i jeszcze nie wspomnę o resetach cywilizacyjnych, ale tutaj jakbym zaczęła opowiadać Chorzowianom o resetach cywilizacyjnych, to by już w ogóle za mnie zrobili wariatkę. Więc odpuszczę sobie. Tak tu wygląda. Po co takie mury budować? Słuchajcie, po co takie mury budować? Odgradzać się. Podziały, dzielimy się. Mury, mury, mury. Płoty, barykady, granice. No dobra, słuchajcie. Spaceru po Chorzowie ze mną końcówka, bo już mi dłoń zmarzła. Ubiorę rękawiczki i wrócę do domu. Przemyślcie to. Czy chcecie wiedzę? Ja tą wiedzą częściowo dysponuję. Nie wiem wszystkiego, ale przynajmniej staram się, szukam. Czy wy szukacie? Czy zdarzyło się wam kiedykolwiek popełnić błąd dychotomiczny? Czy zdarzyło wam się kiedyś wpaść w pułapkę manipulacji, gdy ktoś wam kazał wybrać między czymś a czymś, a wyście w ogóle nie chcieli wybierać? Może chcieliście pozostać neutralni zwyczajnie, po prostu. Tak to wygląda. Może mi się uda jeszcze pokazać wam przynajmniej górę tego budynku. No nie mam takiej dobrej jakości aparatu, poza tym jest słońce takie, jakie jest. Następnym razem zabiorę, to Szczecin zabiorę. Mam przyjaciół w Szczecinie, zabiorę Szczecin na Wolkę. A potem może gdzieś dalej, może Tężnię wam pokażę. To też dopiero nie wypał. Tężnia Solankowa w centrum betonozy. No, kto to wymyślił? Nasz miłościwie panujący prezydent Kotala. Tak, zaraz się zacznie, że Ewa troluje na prezydenta. Nie troluję, po prostu mu wytykam. Ten człowiek zadłuża miasto. Ten człowiek działa na szkodę mieszkańców, realizując cudze interesy. Pokażę wam tutaj jeszcze taką mniejszą część parku. Ach, mam już tak zmarznięte dłonie. Jeszcze końcówka jesieni. Wkrótce się zazielenią brzozy. Drzewa, które dają nam energię. Sosny. Wmawia nam się, że ten pył z nad Sahary to sosny. Jak mówiło się, że pył z nad Sahary, to się mówiło, że to sosny pylą. Teraz sosny nie pylą, to się mówi, że to pył z nad Sahary. Pełen dziwnych metali ciężkich. Sprawdźcie sobie na samochodach magnesem. Czym nastrują teorie spiskowe? Oczywiście. Nie teorie spiskowe, moi mili. Spisek. Elit przeciwko ludzkości. Śmieją się z nas. Gniazda. Nasze drzewa piękne. Powoli się żegnam, wkładam rękawiczki, pozdrawiam wszystkich z Chorzowa, miasta, gdzie stoi kocioł czarownic, gdzie marzy mi się, żeby sprocesować tych wszystkich psychopatów, tak jak oni kiedyś palili czarownice na stosach, tak teraz ich skazać na banicję za to, co robią nam wszystkim, na całej planecie. Wszystkim ludziom, wszystkim zwierzętom, naturze. Skazać ich. Na banicję. Odebrać im wszystko to, co zagrabili sobie naszym kosztem. Naszą energią, pracą, pasożytując na nas. A traktując nas jak bydło, jak trzodę chlewną. Rządzi nami garstka psychopatów, a my na to pozwalamy. Albo się zjednoczymy
z Rosjanami, z Ukraińcami, z Polakami, z wszystkimi Słowianami. Słowo Słowianie, oni się boją tego słowa, słuchajcie, bardziej niż diabeł święconej wody. Albo zamkną nas w globalnym więzieniu, skazując nas na zagładę. Moi kochani chorzowianie, oni chcą zniszczyć regionalizm. Nie będzie czegoś takiego jak ruch Chorzów. Nie będzie czegoś takiego jak śląski język śląski. Zapomnijcie o tym. Będzie jeden język angielski, urzędowy hebrajski docelowo, tak moi mili. Poczytajcie sobie o ruchu odrodzenia żydowszczyzny w Polsce. Jakie były postulaty? Sławomir Sierakowski. Obejrzyjcie sobie film Mary, koszmary. Tryptyk. Wygooglujcie sobie, obejrzyjcie. Są dostępne w sieci. Co więcej, ja je publikuję na Facebooku. Ziemia obiecana. Polin. Tutaj spoczniesz, tutaj odpoczniesz. Tak to ma wyglądać. Nie będzie już kultury regionalnej. Będzie jedno wielkie multikulti. Nie będzie ras, bo chcą nas wymieszać. Nie będzie różnorodności. Wieje strasznie, już będzie kiepsko słychać. Wyłączam się powolutku. Nie będzie. Nie będzie, moi kochani. Słońce schodzi za horyzont. Nie będzie. Będzie jedno wielkie globalne myślenie. Będą wszyscy tacy sami. Żadnej różnorodności, żadnej wielobarwności. Tej całej cudowności, tego całego koloru wszechświata. Będzie jedna wielka szara masa. Nawet nie będziecie mieli potrzeby podróżowania gdzie indziej, bo wszędzie będzie tak samo. Może będzie wygodnie w tych więziennych klatkach. Chcecie być w takiej globalnej klatce? To życzę szczęścia. Miłego wieczoru. A moim telegramowiczom buziaki. Pa!